Od 27 maja w urzędach pracy obowiązują nowe zasady. Wszystkie osoby bezrobotne będą musiały zostać sprofilowane i przydzielone do jednej z trzech grup. Profil pierwszej pomocy dla osób aktywnych, gotowych, zmotywowanych do podjęcia pracy. Profil pomocy drugi dla osób wymagających wsparcia. I tutaj zadania, usługi rynku pracy będą kierowane tylko po to, żeby wzmocnić pozycję osoby bezrobotnej. I trzeci profil pomocy dla osób oddalonych od rynku pracy. Będzie to mieć znaczenie na przykład w przypadku kierowania na staże. Z takiej formy aktywizacji skorzystać będą mogli tylko bezrobotni, którzy zakwalifikują się do drugiej grupy. W Powiatowym Urzędzie Pracy w Ostrowcu już rozpoczęto przygotowania do wdrożenia nowych przepisów. To rozdanie dysponujemy 200 miejscami ofert stażowych. Z praktyki wiemy, że ponad 90% wniosków zawiera nazwisko potencjalnego kandydata. Wnioskodawca ma do tego stosowne prawo. Już na dzień dzisiejszy wpłynęło wniosków tyle, ile mamy na cały ten cykl przyznanych miejsc, po prostu środków. Dlatego też na pewno dojdzie do znaczącej redukcji. Osoby spełniające warunki przyznania stażu będą wzywane do Urzędu Pracy celem sprofilowania. Odbywa się to za pomocą udzielenia odpowiedzi na 24 pytania. System na podstawie otrzymanych informacji przydzieli bezrobotnego do jednej z trzech grup. Może to oznaczać, że nie każda osoba wskazana przez pracodawcę spełni nowe wymogi. Jeżeli ten profil będzie profilem drugim, to nie ma sprawy. Podpisujemy umowę z wnioskodawcą na proponowaną przez niego osobę. Natomiast jeżeli okaże się, że wskazana we wniosku osoba zostanie zakwalifikowana do pierwszego lub trzeciego profilu, to niestety osoby te nie będą mogły skorzystać ze staży. Wtedy Urząd Pracy będzie kierował na miejsce przyznane dla danego pracodawcy osobę, która legitymuje się profilem drugim. Pośredniaki w dalszym ciągu zobowiązane są do spełnienia efektywności aktywizacji. Oznacza to, że pracodawcy będą musieli zadeklarować chęć zatrudnienia po stażu. W Ostrowcu chcą jak najszybciej przystąpić do podziału środków. Do 20 czerwca chcemy dokonać sprofilowania tych 200 osób i podpisywać umowy po 20 czerwca. Bardzo proszę o zapoznanie się ze szczegółowymi informacjami na ten temat znajdującymi się na naszej stronie internetowej. Spośród osób bezrobotnych na największe wsparcie będą mogli liczyć ci, którzy zakwalifikują się do drugiej grupy. Ważne jest, aby udzielać rzetelnych informacji. Tylko wtedy system właściwie będzie mógł sprofilować bezrobotnego. W Powiatowym Urzędzie Pracy w Ostrowcu chcą przeprowadzić segmentację do końca roku. I dla tych osób właśnie wsparcie jest jak najszersze. Jest bardzo dużo działań. Wymienię tu pośrednictwo, poradnictwo, szkolenia, doposażenie stanowisk pracy, rozpoczęcie działalności gospodarczej i szereg innych właśnie możliwości wsparcia. Do tej pory w powiecie ostrowieckim sprofilowano 100 bezrobotnych, aż 61 z nich trafiło do drugiej grupy. W pierwszej grupie znalazło się 18 osób, a w trzeciej, najbardziej oddalonej od rynku pracy, 21.